No więc cóż, słuchajcie, witam serdecznie. Dzisiaj będzie Xerek, tak jak obiecałem tu wam przed ostatnim filmie. Ponieważ jest tak, co do audio, zawsze są albo jakieś szumy, albo jakieś zniekształcenia. Tu już mi piszecie naprawdę, kurde, jeszcze jakaś mucha mi wpadła. Ale już niedługo będziemy tutaj kończyć z tym warsztatem. W ogóle będzie niespodzianka. I teraz tak. Novox Professional Audio Mixer. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy kartę, tak, instrukcję. O, mamy schemat blokowy. Tak to wygląda. Schemacik blokowy, słuchajcie, tego mikserka. Ten mikserek posiada rejestrator i odtwarzacz. Odtwarzacz, podłączenie przez Bluetooth, MP3, player, recorder. Odtwarza formaty MP3, WMA, APE i FLAC. To, że ten FLAC był na pudełku, to dlatego on tutaj trafił do mnie. I zobaczmy, co tutaj z tym się dzieje, co to takiego jest. Takie małe urządzonko, słuchajcie. Oczywiście, jak tradycyjny Polak, instrukcji nie czytam. Trochę go już poużytkowałem, sprawdziłem, zobaczyłem mniej więcej. Słuchajcie, to są dwie wersje. Kurczę, strasznie. Jest MX4, ja mam akurat ten MX4 i jest i M6, nie? M4, M6. O, aż tak ściemniało. No i dobra. Spróbujemy dzisiaj podłączyć audio, właśnie mikrofon, i zobaczyć, jaka jest różnica przez ten mikser i co on tutaj potrafi. No, znaczy, co potrafi, to tutaj dużo nie potrafi. Oj, ma tylko, w sumie, słuchajcie, ma dwa kanały i ma dwa kanały i jeden kanał stereo. Ten jeden kanał stereo nie ma korekcji żadnej. Ma tylko lewy, prawy, panoramę i volume. Ten kanał. To jest echo. Cyfrowe echo, czyli tak, mamy ilość i delay, czyli rep i del. Czyli delay, czas i ilość powtórzeń, tak jakby echa, nie? Level efektu i tu mamy FX-y, czyli po prostu przekierowanie na efekt. To jest na efekt. Panorama na każdy kanał, oczywiście lewy, prawy kanał i możemy sobie każdy kanał na lewy lub na prawy, na wejście lewe lub prawe. No i volume, nie? Czyli volume po polsku, volume po angielsku, jak to woli, słuchajcie. Wejście na pendrive. Do tego w zestawie jest zasilacz i nic więcej. Mamy zasilacz, także sobie tutaj zaraz podypniemy. Tu mam na dole zasilanie. Spróbujemy go sobie dzisiaj odpalić na nim mikrofon. A i przede wszystkim to, co on ma dobre, to ma plus 48 V, czyli to, co w ostatnim było mi potrzeba do zasilania mikrofonów od akordeonu, czyli Phantom. No dobra, włączmy go. Welcome. Napis welcome na mikrofonie. Dobra, i zobaczmy, tutaj mam taką małą kamerkę. Sobie przystawmy bliżej. O, tak to się prezentuje. Oczywiście nic na wyświetlaczu nie widać. O, widać. Włóżmy sobie teraz, tutaj mamy nagranie w MP3 i mamy nagrania we flaku. I zobaczmy, co to takiego odtwarza. O, coś tu widać, ale bardzo słabo, bo jest mocno podświetlone. Chyba żebym tutaj sobie filtry dołożył do kamery. Moment. Zjedziemy jasnością. Albo gamą. Kontrastem nie ma nic. No dobra, coś musicie mi tu uwierzyć na słowo, jak tak. Wygląda
wygląda na wyświetlaczu. Kurczę z tym światłem. Dlatego też postanowiłem, słuchajcie, postanowiłem po prostu zrobić jakieś takie lepsiejsze troszeczkę studio nagrań. Znaczy studio nagrań. Nie to, że studio nagrań, tylko po prostu do tych moich filmów. Pracuję nad, że tak powiem, nad nowym warsztatem. I są ogromne po prostu, że tak powiem, potrzeby, zapotrzebowania finansowe, ale to w dalszej części. Dobra, przerzućmy sobie, co tutaj możemy zrobić. Taką menu. Na pierwszy rzut oka, słuchajcie, patrzcie, jakieś luźne te gumki są, nie? Tam są pod spodem mikroswitche, ale to tak jakby to naprawdę China robiła, bo to praktycznie China robiła. Jest taki luz. Co mnie bardzo nie zadowala, to lutowane potencjometry, nie przykręcane do płytki, tylko lutowane do płytki PCB. I zobaczcie. To z takich mojej krytyki, przecież to długo nie pochodzi. A jak pochodzi, to zaraz będzie sieczka. Może faktycznie się odlutował, ale on tutaj dziwnie tak się zachowuje, tak jakby miał luźną ośkę. Chociaż może to taka metoda, wada fabryczna. Co tu mamy w menu? Możemy sobie odtwarzać właśnie te, tak jak u zwykłych odtwarzacza, play mode, czyli wybór kilku różnych, że tak powiem, funkcji. Na przykład wszystkie odtwarza, jedno odtwarza. Możemy sobie wybrać, nie? I możemy, no i oczywiście return, powrót. Jeden, czyli rosowo. Tutaj możemy pojedynczo. On Davis, jeden folder i wszystkie. No to dobra, to robimy, żeby wszystkie sobie odtwarzał. Wychodzimy menu i idziemy dalej. Co możemy dalej? Equalizer. A tu akurat traci MP3 skazany na bluesa, jak widać. Przechodzimy sobie w Equalizer. Wybieramy i teraz tak, mamy tylko takie podstawowe funkcje jak w zwykłej MP3. Ojejku, wyszedłem, momencik, bo ja się patrzę w telewizor, a nie w wyświetlacz. Equalizer, wchodzimy w Equalizer, no i przewijamy rock, pop, classic, jazz, country i return, powrót. Później co mamy dalej w menu? Equalizer był, disk, rot. Czyli rotowanie z dysku, czyli możemy sobie wykasować wszystko to, co mamy na pendrive'ie i możemy sobie przystosować dysk zewnętrzny, a nie pendrive'a do... O właśnie, wyjdziemy w ten disk rot. Ok, i tutaj mamy praktycznie według daty, tak? Kopiowanie, czyli wybór folderów. Możemy sobie przeglądać sobie dysk cały, nie? O to właśnie mi chodziło, żeby... bo tu możemy zamiast pendrive'a podpiąć sobie dysk zewnętrzny na USB i sobie przerzucać wszystko, co mamy na dysku, bo zwykłej MP3 na USB, takie odtwarzacze MP3, nie mam możliwości po prostu przeglądania dysku, a tutaj już jest przeglądanie dysku. No to już jest plus. 3 do 1, bo luźne potencjometry minus, luźne gumki minus, to 2. 2 minusy. W menu brak możliwości ustawienia korekcji na MP3, tylko wybrane tylko po prostu wybrane rodzaje, to jest też minus. Dla mnie to jest minus. Nie wiem jak dla was, dla mnie to jest minus. Powinien być możliwość ustawienia każdego, przynajmniej tych 5 barw oddzielnie, osobno. Nie ma takiej możliwości. Delay, chwilę to usuwanie i return, powrót, czyli usuwanie nagrania. I teraz tak, jakbyśmy chcieli coś nagrać, to jak? Wybieramy pendrive'a, słuchajcie.
klikamy menu i teraz mamy możliwość wyboru funkcji tego odtwarzacza, czyli połączenie przez Bluetooth, muzykę, odtwarzacz muzyki, rekord i podłączenie z PC. I słuchajcie, mamy tu podłączenie z PC. No babies. Podłączenie z PC i jeszcze jest system, informacje, tak? Zaraz zobaczymy, co tu... O! Co tu mamy? Kontrast, jasność. O właśnie, tutaj jeśli tu mamy jasność, to możemy sobie dostosować. Do kamerki. Dobra. Aha, po jednej minucie wyłączenie. Słuchajcie, to nie mamy jasności, tylko wyłączenie, po ilu minutach się wyłącza display. Dobra, zróbmy sobie teraz tak. Jeśli tutaj, no to dobra, to tu ustawimy max. Never, nigdy. Okej. I kontrast. I teraz powinniśmy sobie mieć możliwość dostosowania jasności do... O, teraz to już całkiem ściemniało. Teraz za bogato. Ja muszę tak zrobić, żeby tu widzieć. Dobra, jest podświetlanie, a nie kontrast. Ja widzę, a wy jak zwykle. No dobra. Język, co mamy w języku? W języku mamy trzy języki. Dobrze, że jest angielski. Dwa języki. Chiński, angielski. Tego, nie? Najechali. Z językami. Dobra, jedziemy dalej. O. Language. Firmware version. I powrót. Firmware version. 2018. OK. I powrót. Return. Dobra, poszło. Tak się prezentuje. Tutaj z tyłu praktycznie mamy tylko włącznik. Nic poza tym. Malutka zabaweczka. Dobra, słuchajcie, podłączamy się z mikrofonem pod tą te coś. Tak. Podłączymy się zaraz z mikrofonem i zobaczycie, jaka jest różnica. Nawet sobie po 21. OK. I teraz trzeba by się przydał kabelek z jackiem małym na XLR. Dobra, mam coś takiego. I tutaj wejście do komputera muszę się podpiąć, także momencik. Oj, nie sięga. Może sięgnie. Wejście liniowe to jest niebieskie, tak? No dobra, mamy niebieskie wejście. To teraz jeszcze przełączmy sobie wejście audio. Suma. Tu jest suma, ten pierwszy z brzegu. Może zróbmy sobie tak, że użyjemy pudełka, bo mi nie sięga do komputera. Komputer strasznie wysoko. O, teraz mi to wszystko sięgnie. I komputer mnie spadnie na łeb. Także wiecie. No dobra. A mi coś tu kurde jest zawidne. A może nie jest. Dobra. No dobra. Zróbmy sobie. Zobaczmy, czy to słychać. O. Raz, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa, jeden. Coś tu słychać. Coś tu słychać. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa. Raz, dwa, jeden, dwa, jeden. Dobra. To teraz OBS-a przełączamy już na wejście liniowe. Właściwości. Wejście liniowe.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, raz, dwa. Za głośno gadam. Tak, teraz już ściąga ten mikrofon. No i jak taką normalnie bym tak sobie siedział z pół metra, mogę oczywiście dołożyć basu, mogę dołożyć sopranu, nie wiem czy jak to się teraz nagra. Oj, troszeczkę mi się zaczyna sprzęgać. Tutaj wyciszmy sobie wyjście. No i w tej chwili, jak już lecą sobie te nagrania, to możemy sobie tutaj na przykład dodać efektu. Raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 1, 2, 3. Raz, 1, 2, 1. Fajnie, nie? To jest taka ala kamera pogłosowa. Dobra, wyciszamy efekty, nie ma co tu robić. Tylko teraz tak, wszystko ustawmy sobie na zero. No i teraz mamy czysto barwę mikrofonu. Nie wiem, czy nie za cicho to zrobiłem, chyba nie. A teraz już jest głośno. No dobra. I teraz słuchajcie, teraz zróbmy tak. Wyciszmy sobie MP3, bo tu mamy poziom MP3. I sprawdźmy, jak odbiera flak. Musimy sobie znaleźć tutaj teraz flaka. Troszeczkę sobie jeszcze barwy dołożę do mikrofonu. Może troszeczkę dalej nawet ten mikrofon by się przydało. I teraz tak, MP3. Dobra, weźmy sobie tak, najpierw wejdźmy w menu, tak jest. I play mode, ok. Nie play mode, disk rot. Przeglądajmy sobie dysk. Menu, disk rot. Mały wyświetlacz, słuchajcie, bo jest taki troszeczkę kłopot, bo a moment, teraz jeszcze zrobiłem instrument, dobra, okej, okay. Się przewija mi ten napis, nie wiem, który to list dałem, to nie skazałem na bluesa, whisky, oto to będzie pewnie menu, okej, okay. Tak jest, to jest koncert we flaku. I słuchajcie, odtwarzacz flak teraz puszczamy. Dzięki nim mamy robotę, bo bez nich byśmy siedzieli w domu po prostu i sprzątali. W sumie to nie wiem, co to teraz leci. Zagramy Państwu coś w tej chwili tam leci. Utwory z płyty Kolos. Wiadomo, co to znaczy po polsku. No, idzie teraz z miksera. Nie wiadomo, co to znaczy po grecku. To znaczy, my wiemy, ale państwo nie wiecie. I mam wrażenie, że nie chcecie się dowiedzieć. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Możemy sobie zrobić w ten sposób, że zobaczyć, czy tutaj nie wchodzimy na przester. Nie, nie wchodzimy. On ma tutaj jeszcze takie dwie diutki na dwóch kanałach, które mi pokazują, że o, wchodzę na przester. No teraz już nie wchodzi na przester i teraz resztę czułości możemy sobie wyciągnąć sumą. Oczywiście dwa rodzaje czułości, mniejsza i większa. No i wszystko, nie ma gaina. Słuchajcie, nie ma żadnego gaina. Taki prosty bajer, nie? No i dobra, no co, no odtwarza tekstów, fakt, nie? To moja produkcja. Ja jestem bardzo zdolnym greckim tekściarzem. Nie wiem nawet, co puściłem, ale to szczerze. Szkoda, że państwo tego... Jeszcze sprawdźmy jedną rzecz. Sprawdźmy sobie, czy potencjometry trzeszczą. Coś mi teraz chyba ten mikrofon chyba zmalał. Raz, dwa, trzy. Nie zmalał. Dobrze jest. Przykręćmy sobie potencjometrem tym drugiej strony. Ja nie widzę, żeby na wskaźniku mi tutaj trzeszczało.
to są moje szumy. Bo wiatrak chodzi. Jeszcze mogę sobie tutaj zastosować wyciszenie szumu, nie? No, ale to już w komputerze. Właśnie. Musimy sobie to wszystkie te filtry powyłączać, słuchajcie. I teraz jedzie mikrofon bez żadnych filtrów. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, i teraz mamy normalną siłę sygnału. Czyli tu max. Tutaj mi się też zapala już pięknie max, jak pracuje mikrofon, nie? Cholera, takie mam szumy. Albo to są szumy tego sprzętu. Trochę zmniejszę szumy i zacznę bliżej mówić, no to wtedy jest, wiecie, jest normalka, nie? No dobra, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to się nagrało. Słuchajcie, to jest tak. Postanowiłem. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek. Co dobre, to się szybko kończy. Ostatni odcinek jest jakikolwiek, no, koniec, no, po prostu. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie, ale będzie to ostatni odcinek w tym warsztacie. I teraz tak, chciałbym dla tych, którzy oglądają ten kanał i są naprawdę, no, że tak powiem, zainteresowani tym, co tutaj mówię. Troszeczkę głośniej zrobimy. O, moment. Może ja jednak powłączam te filtry, wiecie? Bo straszne szumy. No, teraz mam włączoną... Ojejejej. Teraz mam właśnie włączoną tą bramkę. Szczęścia, że tak powiem. No i co? Chciałbym ogłosić to, że zbieram na sprzęt do nagrań. Przede wszystkim, co bym potrzebował? Komputer z prockiem przynajmniej i 5. Ponieważ ten komputer, który tutaj jest poskładany, został tam z jednego jakiegoś od kogoś procka, płyty głównej od kogoś innego, zasilacz był bodajże, nie wiem, czy to jeszcze od kogoś innego. Obudowę kupiłem za 20 zł i słuchajcie, i to tak idzie. Patrzcie, przez ile lat, abym potrzebował po prostu, nie wiem, albo laptop, albo komputer dobry do obróbki tych filmów, bo ja już ostatnio praktycznie nie obrabiam, bo to czas niemiłosiernie leci. To bym potrzebował co do tego. Mikrofon, jak widzicie, już jest, znaczy będzie inny mikrofon, będzie na taki przypinany ten klipsik, ale to z tym to nie ma problemu. Zbierałem na jakąś dobrą kamerkę, chociaż jedną, taką lepsiejszą, żeby było można poprawić jakość. Full HD, 60 klatek na sekundę, mam tu jedną taką kamerkę, ale ona nie ma wyjścia na komputer. Ma tylko wyjście HDMI i to wszystko. I teraz, żeby to zgrać na komputer, to jest kolejny czas, żeby zgrać ten materiał, nie? A chciałbym po prostu jakiś taki rejestrator z... No, żeby tak, nie wiem, no jeszcze sam muszę wypatrzeć, ewentualnie może coś macie niepotrzebnego na zbyciu, jakieś kamerki Full HD, czy coś takiego do podłączenia do komputera, to serdecznie zapraszam, piszcie na maila, tam pod spodem, wspierać też możecie ten kanał. To jest akurat recenzja tego właśnie mikserka, który właśnie w tej chwili został podłączony pod... Ten mój stary rzęch. Ten komputer. Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. No, tam jeszcze dużo jest do zrobienia. Ale w przyszłym roku na 100% spotykamy się na takim fajnym, wygłuszonym poddaszu. Także... No, miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, słuchajcie, może i mi się uda stworzyć coś troszeczkę lepszego niż do tej pory przez te ostatnie 4 lata. Pozdrawiam.